4, Roger, Fox, 4-6, dispatching our care dog with a bazooka team. Out. Break. Care dog, 1-6, this is Razor 6 Able. Did you monitor Fox, 4-6, over? Czołem żołnierzyki moje kochane, z tej strony kłania się nisko Ruta i dzisiaj Flash News Hell Let Loose, czyli taka depesza, szybkie informacje w skrócie z pola walki, co nadchodzi, co się zmienia, co tam w ogóle w trawie piszczy, oprócz oczywiście papieżaka i miny przeciwpiechotnej. Moi drodzy, idą zmiany, powiedzmy sobie tak, Hell Let Loose, czyli studio ogólnie rzecz biorąc, prawda, czyli gra i studio zatrudnili specjalistę. Chris Stepanie, co ja gadam, ale ogólnie rzecz biorąc tak, zatrudnili specjalistę od efektów FX. To nie wiem, kto im do tej pory te efekty robił, no w każdym razie mają teraz specjalistę. Więc pozmieniają się troszeczkę ognie, pozmieniają się mazylflasze, pozmieniają się troszeczkę, kurczę, belek LOD, czyli te odbicia. Tak jak tutaj ogólnie rzecz biorąc można zerknąć, tam na Steamie będą fajnie hełmy błyszczały. Odnośnie tego błyszczenia to za chwilę sobie jeszcze porozmawiamy, także cały czas idzie optymalizacja, ale my wszyscy starzy bywalcy, starzy kurcze weterani, wiarusi tej gry, wiemy, że z patchami było różnie. Wiadomo, że czasem wchodziły i coś naprawili, coś zepsuli, czasem było tak, że więcej zepsuli i nam się to zupełnie nie podobało. Będą zmiany dla mety. Mam nadzieję, że ogólnie rzecz biorąc nie będzie tak, że zmienią grę w takiego arcade shootera totalnego, no bo wtedy po prostu ta gra cały swój urok straci, więc mam nadzieję, że meta będzie szła w tym kierunku, żeby po prostu przydusić tą pracę zespołową, teamwork, komunikację, tak? No, sami wiecie, że w tych grach o to właśnie chodzi. Na pewno gracze na konsolach się cieszą, nowy tytuł wejdzie. Jak to będzie rozwiązane, trudno mi powiedzieć, wiadomo, crossplay też wejdzie. Tak, 27 lipca będzie gra wychodzi z pełnego, powiedzmy sobie, z wczesnego akcesu i będzie dostępna na konsolę. Także no, mam nadzieję, że optymka nie siądzie, bo jeżeli optymka będzie do dupy, to powiedzmy sobie, tona, kurczę, belek, melasy wyleje się na głowę twórców Hell Let Loose. Nie oszukujmy się, jak się rzucą gracze na konsoli na tą grę i dostaną badziewie, które nie chodzi, bądź też, które crashuje konsolę, to może być nieciekawe. No, więc zobaczymy. Na pewno wejdą dwie nowe mapki, prawda? Stalingrad i Kursk, czołgi, nowe mundury. Będą również zmiany dla obecnych mundurów, będą również zmiany dla, powiedzmy sobie, wyposażenia. Także tutaj Rusy dostaną parę granatów, dostaną dymne, dostaną miny przeciwpiechotne. Także Jest, idzie to w dobrym kierunku. Kolejne zmiany. Gadające garnizony. Moi drodzy, będą nam gadały, kurcze, garnizony, ale nie byle jak. Będą po prostu, tak jak słyszeliście na początku filmu, nie bez przyczyny wrzuciłem ten kawałek. Będą, powiedzmy sobie, oryginalne urywki w radiokomunikacji, bądź to niemieckiej, bądź rosyjskiej, bądź, powiedzmy sobie, amerykańskiej, wrzucone na garnizon, czyli podchodząc do garnizonu, będziemy słyszeli po prostu to wszystko, więc moim zdaniem bardzo fajny smaczek. Oczywiście jeszcze jedna rzecz, będą dodane, powiedzmy, efekty świetlne takiego błyszczenia do opików, do garnizonów, do wszystkich takich akcesoriów metalowych dodany będzie taki pobłysk. Oczywiście nie na dużą odległość 30-40 metrów, żeby po prostu poprawić to, tą widoczność w grze, no bo wiadomo jak jest, czasem biegniemy koło opika i dopóki chmurka nie wybuchnie, to nie wiemy, że coś zdejmujemy, nie? Ale no, ma być to poprawione. No i co, moi drodzy? Ode mnie to chyba by było wszystko w tym Flash News Hell Let Loose. Mam nadzieję, że taki odcinek się wam podoba i będziemy serię kontynuować. Dajcie mi znać, co myślicie. Ja muszę wiedzieć, co wam się podoba. Łapeczki w górę, subik, notyfikacja, moi drodzy. Kto inny wam, kurczę, belek, poda informację o Hell Let Loose? Jak nie Rutek. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Pamiętajcie, nie dajcie się zabić. Hejeczka.